jestem ogromną fanką pana Włodka i jego kanału na YouTubie, tak? Tak, ma mają kanał na YouTubie, Włodzimierz Gala, i jeżdżą, słuchajcie, zazdroszczę im tego, jeżdżą wszędzie po takich imprezach ludowych, kochani, pielęgnują te piękne tradycje i dbają o to, żeby nie zapomnieć o tym, co się dzieje. Dbają o to, żeby zostały ślady, żebyśmy mogli zawsze zajrzeć do tych pięknych, cudownych chwil, tak jak mamy chociażby dzisiaj, ale uwierzcie mi, że z tego, co tam widzę, to pan Włodek z panią Zofią to jeżdżą po całej Polsce. Także witam was bardzo gorąco. Brawa dla nich, proszę! Głośniej! Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście. Ja tylko dodam, że dostałem wizytówkę od pana Jana i to jest napisane od pana Włodzimierza. Folklor księżacki jest naszą pasją. Tak? Panie Włodzimierzu? Tak. Dobrze. I życzę wam, żebyście mogli zawsze do końca świata po prostu... Jak już mam panią na scenie, to teraz niech pani powie kilka słów o akcji Skopyta. Akcja Skopyta. No. Oczywiście, słuchajcie, Dzień Folkloru, pomagamy Skopyta. To akcja zbierania funduszy na leczenie i rehabilitację Ignasia Prokopa z Bratoszewic. Ignasia dzisiaj z nami niestety nie mogło być, dlatego że Ignaś jest dzisiaj na Śląsku i jutro ma przeszczep. Ignaś ma dwie choroby genetyczne i lekarze mu dawali, słuchajcie, trzy dni, maksymalnie trzy miesiące życia. Dziś ma 3,5 roku i trzymamy kciuki, wierzymy w to, że będzie jeszcze długo żył i cieszył się naszym pięknym życiem. Kochani, na stoiskach KGW, gdzie są te wszystkie pyszności gotowane przez panie i panów z kół gospodyń wiejskich, są pyszności, są puszki. Prosimy was o wsparcie, żeby jak najwięcej funduszy uzbierać, żeby Ignasiowi pomóc. No a i teraz, kilka słów o zespole. Oczywiście. I teraz o moich dzieciach, naszych kochanych. Zespół Lipkowianka od niedługiego czasu ma w swoim składzie właśnie tą czwóreczkę cudowną. Jak się nazywają? Jak się nazywają? Wojtuś był pierwszy w zespole, także Wojtuś Szymański, Majeczka Pietrasiak i dwie siostrzyczki, Lenka i Zuzia Siuta. Gromkie brawa dla nich, słuchajcie, bo naprawdę super śpiewają. Słuchajcie, dzisiaj to był ich debiut w ogóle z nami, z Lipkowianką, i fajnie, że byli, ale postanowiliśmy też pokazać ich tak troszkę samemu, no bo jakby z nami to ich nie było słychać, a chciałabym pokazać, jak fajnie śpiewają, delikatnie, jak zaczynają czuć, słuchajcie, a w ogóle to powiem wam, że Wojtek, mówiłam, że będzie pan mi musiał mikrofon zabierać. Proszę bardzo, ja chciałam wam powiedzieć, że Wojtuś to się tak normalnie wkręcił w ludowiznę, że zaczął się uczyć grać na akordeonie. No brawo. Brawa dla niego. Brawo, Wojtuś. Także kochani, nie przedłużając. Na razie akordeon większy od niego, co? Czy nie? Na razie trochę tak, ale daje radę. Daje radę. Daje radę, super. A, Wojtuś się słuchajcie, i te nasze dzieci zaśpiewają dwie piosenki. Zaśpiewają najpierw piosenkę Na Jarmarku, a potem La Boga Dziewuszki. Trzymam za nich kciuki, a wy gromkimi brawami ich powitajcie, a potem pożegnajcie. Miłego odbioru. Dziękuję bardzo i zapraszam.